Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam mój haul zakupowy, z tym, że od razu zaznaczam, że to nie są zakupy, które zrobiłam w jednym dniu. One raczej jakoś tam się rozłożyło, zresztą nie ma tego za bardzo, nie ma tego dużo. I tak, jest to haul zakupowy i jest część kosmetyków, które dostałam z wymianki. Jeżeli będziecie chcieli, to link do osoby, z którą się wymieniłam, mogę Wam podać w opisie tego filmu. I tak, od czego by tu zacząć? Może zacznę od Catrice. Jest to podkład Infinity Matte w kolorze Light Beige, czyli 010. Tak on wygląda. Dzisiaj jest przepiękna pogoda, mam nadzieję, że za bardzo to wszystko nie będzie prześwietlone. W każdym razie tak to wygląda. Ja go zakupiłam za około 8 zł, bo on był na wyprzedaży w drogerii Hebe. I on jest jeszcze nieotworzony, dlatego jeszcze nic nie mogę na temat tego podkładu powiedzieć. I on ma tutaj 30 ml, czyli to jest to. Potem byłam w sklepie Yves Rocher i kupiłam taki żel, to jest właściwie szampon, żel pod prysznic i to jest dla mężczyzn. Jest to zapach mięta i on ma 200 ml. Ma przepiękny miętowy zapach, ten zapach mnie po prostu zauroczył. Cudowny. No i on kosztował chyba około 6 czy 7 zł, tak mi się wydaje. Bardzo fajne jeszcze są inne zapachy dla mężczyzn. Uważam, że zapach ten nie przypomina w żaden sposób męskiego zapachu, więc myślę, że też kobiety mogłyby stosować z powodzeniem ten żel. Kolejna rzecz, którą kupiłam, jest to krem żel, nie, żel krem z Yves Rocher. Jest to ten Hydra, żeby to było ładnie widać, bo to jest takie piękne słońce jest dzisiaj. Hydra Vegetal w każdym razie i pani mi powiedziała, że oni mają dwa rodzaje tego. Mają krem żel i mają żel krem. Ja wzięłam ten żel krem, także zobaczymy jak się spisze. I on był na promocji za 19 zł po przecenie. Potem jeszcze to właściwie dostałam do zakupów jako gratis. Jest to żel pod prysznic i do kąpieli 400 ml, zapach malinowy. Jest to ta ich zielona seria. Przepiękny zapach, w ogóle uwielbiam te żele. Pachną po prostu cudownie. Także, jeszcze tutaj z Catrice mam cień do powiek i jest to ten tradycyjny kolor. Zawsze mam problemy z otworzeniem tego pudełeczka. O, udało się. Jest to ten Common Chameleon, czy jakoś tak. Przepiękny. Szukałam go bardzo długo. Zawsze był wyprzedany, aż w końcu udało mi się go kupić. No, nie wiem, czy to coś będzie widać, co, ale na pewno go znacie. Czyli to. On kosztował około 10 zł. Dalej. W Lidlu jest teraz taka akcja właśnie Perfekty, gdzie można kupić różne maseczki i tak dalej. I ja sobie kupiłam Perfekta Spa Maska Serum do stóp. Ona chyba kosztowała 3 zł. Tak mi się wydaje, że 3 zł. To jest zmiękczająca maska serum. Jest taka szafa cała Perfekty. Potem kupiłam jeszcze maseczkę na twarz i na szyję XL. Też z Perfekty. Potem peeling drobnoziarnisty z Perfekty i peeling enzymatyczny z Perfekty. Sobie będę miała możliwość porównać, który mi będzie odpowiadał, czy będzie lepszy od ziai, czy nie. W takim sklepie z używanymi rzeczami były też kosmetyki i zakupiłam sobie szampon Batiste. Jest to ta wersja Fresh, nie wiem co to jest za wersja, szczerze powiedziawszy. Całkiem przyjemnie pachnie. Dałam za niego 5 zł, więc myślę, że dobra cena jak na ten szampon. I teraz pokażę Wam, co dostałam z wymianki. To jeszcze mi się odlepiają. Dostałam dwa masła do ciała. Pierwsze to jest The Body Shop i jest to Grapefruit. Przepiękny zapach grapefruita. Ja uwielbiam zapach grapefruita. W ogóle grapefruity uwielbiam, czyli to jest grapefruit i druga to jest truskawka. To są te mniejsze pojemności.
Nie wiem ile tu jest, chyba 48 gramów, czyli 50 ml. Czyli to są te dwa masła. Później dostałam jeszcze taki z wymianki właśnie Organic Glam, taki tusz. Z tym, że ja nie będę go otwierać, bo teraz stosuję inny i nie chcę, żeby po prostu mi zaczął tam się starzeć. Dalej dostałam Collection 2000, czyli ten korektor w wersji najjaśniejszej, czyli jeden. Bardzo, bardzo chciałam ten produkt dostać. Dalej dostałam kredkę z The Body Shop. Przepiękna kredka. Kurczę, jest tak prześwietlona dzisiaj, ale na pewno widzicie, jest przepiękny kolor. Ja mam zielone oczy i ona bardzo, bardzo ładnie właśnie te oczy podkreśla. Jest bardzo mięciutka. Ale też, ja wam podejrzewam, że ją pokażę w ulubieńcach, bo tutaj za dużo nie będzie widać. Może jakoś tak. O. Przepięknie, przepiękny kolor. Dobra, lecimy, bo mam baterię słabą. Kolejny produkt jest to Beach Eyeliner Carnival z Bootsa, tutaj widzę. Przepiękny kolor, właśnie zbliżony do tego poprzedniego, z takimi delikatnymi bardzo drobinkami. I ostatnią rzeczą, którą dostałam, jest to Carmex wiśniowy. Ja tak szczerze powiedziawszy, tak średnio jestem przekonana do Carmexów, ale być może to się zmieni. No zobaczymy. Teraz jak na lato, teraz nadchodzi lato, więc może jakoś mi bardziej przypadną do gustu te Carmexy. Także to by było na tyle. Krótki haul, aczkolwiek chciałam to pokazać, żeby też w jakiś sposób się zmobilizować do wykorzystywania swoich tych wszystkich zapasów, żebym mogła skorzystać z tych rzeczy, które kupuję po prostu na bieżąco. Dobra, to wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich. Pa, pa!